Dzień dobry w kolejnym dniu. Witam się z Wami standardowo z kawusią i muszę Wam powiedzieć, że w końcu jest śnieg. Co prawda, no dużo go nie ma. Padał wczoraj, no tak od 14, od 15. Później wieczorem chyba już przestał. Tak się zastanawiałam, czy wiecie, doleży do tego rana, żeby dzieciaki chociaż mogły tam trochę pójść i w tym śniegu się pogrzebać, bo oni bardzo czekają na ten śnieg, bardzo czekają. Ale no, coś tam jeszcze im zostało. Zobaczymy, dzisiaj też niby ma padać, także już taka, powiem Wam szczerze, że już to siostra, przepraszam Was bardzo, zawróciła mi głowę, bo czeka na film do kawki. Także widzicie, co po niektórzy czekają codziennie na film do kawki, przyzwyczaili się do tego, że Monika codziennie jest i już się doczekać nie mogą. No dobra, ale zmieniłam zdanie już. Zmieniłam temat, to znaczy. Także nie wiem nawet o czym mówiłam. A o tym śniegu chyba, także zobaczymy. Dzisiaj też niby ma padać, także no wiecie. Jest śnieg, to jest już zupełnie inna energia, inna moc. Bo jednak już teraz widać, że to jest odpowiednia pora roku, bo jest styczeń, w styczniu ma być śnieg, ma być mróz, więc tak trzymamy. Jest dzisiaj energia, jest dzisiaj moc, jest dzisiaj śnieg, także oczywiście witam się z Wami bardzo serdecznie. Zapraszam do oglądania mojego dzisiejszego vlogusia i życzę oczywiście cudownego dnia. A ja idę dodawać filmik, bo co po niektórzy czekają na niego do kawki i idę czytać komentarze. Don't listen to what everyone else says. Take your time, you're not their mess. Yeah, you might not be at your best, but it's fine. I don't mind telling truths when you need to hear them. And be kind when that's what you prefer. Help out when you can't see a way out. Help you fight and let you know that it won't always be. I dzień dobry, witam się z Wami, kawusią numer 2. Dzisiaj w Mikołaju stwierdziłam, że jeszcze korzystam z tych kubeczków. I ogólnie, no z kubeczków, no bo wiadomo, choinka no to się stoi, choinka stoi, więc nie mogę powiedzieć, że z niej nie korzystam, bo jeszcze nie jest rozebrana, ale z kubeczków korzystam, bo mam taki plan, że po weekendzie już choinkę rozbiorę, posprzątam wszystkie dekoracje, tak wiecie, będzie wtedy mąż i od razu będzie rozebrane, spakowane w pudła i od razu wszystko będzie wyniesione na górę. No bo tak teraz, no to bym rozebrała i to by stało i czekało, aż wytransportujemy na górę. A tego, powiem Wam, wolę uniknąć, takiego większego bałaganu. A tak wszystkie pudła zniesiemy ze strychu, zapakujemy i z powrotem tego samego dnia wyniesiemy na strych. I taki mam plan na przyszły tydzień. Chwilowo mamy już popołudnie. Dzisiaj powiem Wam szczerze, jakąś taką moc poczułam od samego rana. Nawet mi się dzisiaj dobrze wstawało, bezproblemowo. Bezproblemowo przeczytałam komentarze wszystkie z dnia wczorajszego, na wszystkie odpowiedziałam i jeden sobie zostawiłam, ale tam pingwinek, bo ma, wiecie, zdjęcie z pingwinkiem, podała przepis na gofry z kaszy mannej i tego przepisu jeszcze nie przepisałam. I dlatego jeszcze on nie jest odhaczony, ale tak na inne odpowiedziałam, więc to zrobiłam. Nastawiłam już zmywarkę, tak jak słyszycie, że chodzi. Pranie też już jest ogarnięte. Właśnie jest wstawione, bo jest godzina 13, więc u nas jest ta tańsza taryfa, taka można powiedzieć weekendowa. No i teraz staram się wszystko tutaj, wiecie, takie na prąd ogarnąć. Gotuję ziemniaki, to znaczy ziemniaki obgotowuję, bo dzisiaj na obiad będą pieczone ziemniaki, takie obgotowane, upieczone. Do tego będzie albo ryba, bo ja wyjęłam i rybę, i paluszki. To kto co będzie chciał, to będzie to jadł i zrobię surówkę albo z kapusty kiszonej, albo pekińską, więc nad tym się jeszcze zastanawiam. Ogólnie to dzisiaj jeszcze odcedziłam buraki, bo one już, wiecie, wczoraj gotowane były, więc doszły i są już dobre, można je obrać.
I tak myślę, że chyba jeszcze jeden dzisiaj garnek nastawię z burakami. Akurat w tej godzinie one mi się ugotują i później sobie przetrę i zrobię. Więc to ogólnie dzisiaj to mam zamiar też posprzątać chociaż część domu, no bo dzisiaj jest piątek, co prawda będziecie to oglądać, to będzie już niedziela, więc będzie taki bardziej leniwy dzień, można powiedzieć, no ale może na przykład w niedzielę sobie obejrzycie taką moją motywację do sprzątania, a w poniedziałek nabierzecie powera do sprzątania poweekendowego. No bo wiadomo, to sprząta się zasadniczo w piątek na weekend, a w poniedziałek po weekendzie. Bynajmniej ja tak mam. Więc to zrobione jest. No i chyba na chwilę obecną to tyle. No wiadomo, jeszcze siebie ogarnęłam, zjadłam śniadanie, dzieciaki zjadły śniadanie. No i tak leci po prostu. Do południa zleciało. No a teraz trzeba brać, ogarniać. Mąż też powiedział, że to ciasto drożdżowe jest bardzo dobre. Więc oczywiście Wam polecamy i w sumie to jakby tak dać mniej cukru, bo ja tam dałam, a 3 łyżki dałam, to jakby tak, wiecie co, dać mniej, z 1 łyżkę cukru, żeby tylko się, wiecie co, drożdże rozpuściły, o, żeby się drożdże tylko rozpuściły, to myślę, że to ciasto orkiszowe bardzo fajnie by też komponowało się z cebulą, jako cebularze. No bo by było wtedy na tej takiej niby zdrowszej mące. Zresztą można sobie na ten temat poczytać o orkiszu i jego tam właściwościach. Ja nie wiem tak bardzo, ale ze słyszenia słyszałam, że orkisz jest zdrowszy niż pszenna mąka. I można by było właśnie cebularze też z tego zrobić. Tak sobie, wiecie co, pomyślałam później. No i drożdżówki fajne by z tego wyszły. Wiadomo, więcej owoców dać, więcej kruszonki, nawet ser biały. Drożdżówki też myślę, że fajnie by wyszły. Do tego jakiś jeszcze lukier zrobić, czy coś takiego. Te cebularze, tylko do cebularzy mniej cukru znowu. I ciasto naprawdę jest bardzo dobre to ciasto. Także no, nie zachwalając. Przepis oczywiście był dzień wcześniej. Możecie tam sobie zajrzeć i zobaczyć. Także teraz obgotuję sobie tylko te ziemniaki, odcedzę i zaczynamy od łazienki. Do łazienki i tak muszę iść, bo Krysia chciała, żeby pokazać jej tą moją hennę, którą ja stosuję. Jesteśmy w łazience i od czego zaczniemy? No to wiecie, ja nie będę tutaj nie wiadomo jakiego gruntownego sprzątania robić, bo gruntowne sprzątanie ze wszystkim, czyli płytki i tak dalej, było robione w grudniu, na Boże Narodzenie, więc można powiedzieć, że dopiero co. Ale no wiadomo, że trzeba umyć wannę, sedes, umywalkę i tak dalej. Skórzów, półki, więc to takie sprzątanie standardowe, co tygodniowe. I przy okazji przypomniałam sobie, przecież kupiłam ten płyn do toalet różowy, więc przy okazji go przetestuję, więc zacznę od tego, że go tutaj naleję, bo ja zawsze zaczynam od tego. Później pokażę Krysi hennę, albo wiecie, będę sprzątać, na koniec pokażę hennę. Także jak jestem w łazience, to hennę na pewno pokażę. No i tyle. Także to tak będzie, wiecie, w przyspieszonym tempie to sprzątanie oczywiście, ale to zaraz zobaczymy, jak to będzie działać. Już Wam mogę powiedzieć, tak, ma ładny różowy kolor, ale nie jest gęste. Nie jest gęste, bardzo szybko opada na dno po muszli, więc gęściejszy to jest chyba ten Domestos. Domestos i to ten czarny, bym powiedziała, że chyba jest gęściejszy. Najgęściejszy z tych wszystkich środków, które ja miałam. No a to ładny kolor ma. Pachnie, powiem Wam, że raczej nie czuć takiego chloru, bo wiadomo, w Domestosie to od razu chlor jest wyczuwalny, nie, wiecie co? To bym powiedziała, że to bardzo ładnie pachnie jakimś takim kwiatkiem. Bo jakby był chlor, to ja już bym tutaj nie wytrzymała w tej łazience. Także zapach przyjemny, kwiatowy, to nie można powiedzieć, więc to jest plus. Plus jest taki, że ma ładny różowy kolor, mój ulubiony. Minus, no bardzo szybko odsieka z tych ścianek. Spada tam na samo dno, także to jest minus, jeszcze zobaczymy, jak będzie czyścić. Więc oczywiście też Wam wszystko powiem. Na razie, jeżeli chodzi o gęstość, Domestos wygrywam. Dobra, jadę dalej.
Łazienka posprzątana. Wy oczywiście nie musicie tego robić w niedzielę, bo tak jak Wam mówiłam, to filmik ukaże się najprawdopodobniej w niedzielę, więc no wiadomo, w niedzielę robić tego nie musicie, ale, i taki chyba nawet będzie tytuł, ale muszę Wam powiedzieć, no w poniedziałek na przykład możecie sobie po weekendzie posprzątać. I tak, muszę Wam powiedzieć, że szybko opada z muszli, ale długo się utrzymuje. To, co nie zdąży opaść na dół, długo się utrzymuje właśnie na ściankach, więc na to narzekać nie mogę. I bardzo ładnie doczyścił sedes. No wiadomo, sedesu Wam pokazywać nie będę, no bo trochę to nie bardzo. Ale musicie uwierzyć mi na słowo. Dziękuję. Musicie mi uwierzyć na słowo, bardzo ładnie umył sedes. No wiadomo, że jeżeli pewnie są jakieś większe zabrudzenia, jakiś większy kamień, no bo różna jest woda w różnych miejscowościach. Jedna jest bardzo zakamieniona, druga jest mniej zakamieniona. No i jeżeli myjemy, no nie wiem, raz na tydzień, no nie sądzę, że ktoś myje raz na tydzień sedes, albo jeszcze rzadziej, no to wiadomo, że te zabrudzenia raczej na pewno mu nie zajdą, żeby nawet nie wiem, czym to czyścił, no chyba, że ma jakiś sprawdzony bardzo produkt, no ale do takiego codziennego czyszczenia, albo nawet co dwa dni, prawda, żeby umyć sedes, bardzo ładnie domywa, także to Wam polecam. No i nie pachnie chlorem, więc to jest wielki plus, bo nie pachnie chlorem. Wiadomo, na moim kanale są różne osoby w różnym wieku, jednym przeszkadza ten chlor, drugim nie przeszkadza. Jest też dużo mamuś i na pewno oprócz, wiemy na pewno, że jedna jest ciężarna, więc ciężarnej na pewno przeszkadza ten chlor. No i nie bardzo dlatego dzidziusia jest, no ale też jest bardzo dużo mamusiów, które mają małe dzieci, więc tym dzieciom też raczej nie bardzo ten chlor, żeby wąchały, a to właśnie nie ma zapachu chloru i to jest wielki plus, no i bardzo ładnie doczyszcza. Minus, no to tak troszeczkę mógłby wolniej spadać na dół po tych ściankach, ale ogólnie polecam produkt. Bardziej jestem zadowolona z tego, z tej pasty jestem zadowolona, aniżeli z tego spryskiwacza. No spryskiwacz to wiadomo, jak spryskiwacz rewelacyjny, to on aż tak bardzo nie jest. Zapewne są też inne, które tak samo czyszczą, jak i ten spryskiwacz. Dobra, także to była polecajka do sedesu. A tutaj teraz odpowiedź na komentarz Krysi. Bo Krysia się pytała, jaką hennę używam do brwi. I Krysiu, ja używam takiej henny do brwi. To jest henna kolor Professional, kolor cream. Ja mam 4.0 brown, firma Venita. To jakoś powiem Ci, groszowe sprawy kosztowało, 5 zł może. Ja to kupiłam w Hebe. I naprawdę, to bardzo wydajny produkt, kiedy ja tą hennę kupowałam. Jakoś bardzo dawno w tamtym roku, to gdzieś było może na początku. I do tej pory jeszcze mam i jeszcze ją będę mieć, bo bardzo dużo mi jej zostało i naprawdę to jest bardzo wydajny produkt. Jeszcze, o widzicie, tyle mam tutaj w tubce, a tych kropelek to nie wiem ile mam, ale też raczej bardzo sporo tak tych kropelek. No wiadomo, tutaj ta rynienka patyczek, a te krople, o tych kropli. Tutaj, ale tego to Wam nie powiem, ile jest, bo tego to nie widzę. No ale też mi się wydaje, że dość sporo jest. Także, Krysiu, jak Ci się podoba, za grosze, nie wiem, 5 zł za to dam w tamtym roku, coś takiego. Na pewno nie więcej jak 10, bo ja powiedziałam wtedy do Pani, że ja pierwszy raz będę robić hennę i chcę jakąś taką najtańszą, bo nie wiedziałam, czy nawet będę umiała
to zrobić. Ale wiem, że teraz nawet są jakieś takie, czasami widzę taką reklamę, że się przykłada taki, wiecie, jakiś taki szablon i się tylko tak, o tak się punktowo robi. Także tego i też jestem bardzo ciekawa. Nie wiem, ile to kosztuje. Widziałam tylko reklamę. Ok. Koniec wizytacji w łazience. Ja jeszcze tylko mi zostało umyć lusterko. Właśnie Julcia mi przyniosła płyn, to znaczy płyn. Mój płyn to jest woda z octem, także to też doskonale wiecie. Zostało mi umyć lusterko i podłoga, łazienka posprzątana, idę na dół. Jeszcze dzisiaj chcę umyć tą drugą łazienkę. Tutaj podłogi też wszystkie powycieram od razu. Jak już będę myć tutaj łazience na górze, wiadomo, schody, no i parter mi zostanie i będę miała posprzątane. Tak, żeby jutro nie sprzątać, tylko jutro jest sobota. Może być jakaś rekreacja, spacer czy coś. Także jedziemy dalej z tym koksem. Ok, i teraz przyszedł czas na salon i na kuchnię do posprzątania. Już ogarnęłam sobie też od razu podłogi na górze, także mam ogarnięte podłogi, ogarnięte schody. Antoś tylko zdejmie swoje pudełka z zabawkami z łóżka i będzie tam już posprzątany. A teraz przyszedł czas już na rozebranie mojego stroika tutaj świątecznego, bo już bardzo się sypie. I tak już stoi długo, kiedy ja go zrobiłam, jakoś chyba dzień przed Wigilią, więc idę go rozbierać. Ale co prawda powiem Wam, że i tak o dziwo, że te igły długo się trzymają, można powiedzieć, ale już jak wiecie, porusza się nimi czy coś takiego, to już opadają, więc no już idzie do kosza. To znaczy nie do kosza, tylko idzie na kompostownik oczywiście. Be kind when it's what you prefer. How about when you can't see your way out, help you fight. And let you know that it won't always be this way. You will get there someday. Ok, przerwa w sprzątaniu. Co prawda zostało już tylko umyć podłogi tutaj na dole, bo łazienka też ogarnięta jest, odkurzona już jest, wytarte są kurze. Zostało umyć podłogi, no i wiadomo, tutaj w kuchni blaty posprzątać, więc teraz przerwa obiadowa. I tutaj robię moje zapiekane ziemniaki. Oczywiście potrzebujemy tłuszczu, więc ja daję zwykły olej rzepakowy. Czyli mąż był w Biedronce, ale powiem Wam, że już późno wrócił w nocy i nie nagrywałam tego holu zakupowego. Zresztą on tam oprócz masła, oleju, rzodkiewkę kupił bodajże. To już Wam nie pokazywałam tych zakupów. No bo i tak już było, powiem Wam szczerze, nie wiem, 23 chyba czy coś. Także już dałam sobie spokój z tymi zakupami. Bo to nie były jakieś duże zakupy, tylko po prostu tak jak Wam wspomniałam, o tym, co dziewczyny mówiły, że jest to masło w promocji, no i chciałam robić te faworki, bo też tutaj obiecałam. Albo o, pączki te hiszpańskie, bo mam pomarańcze, także wiecie, tutaj pewnie będą grały jakieś skrzypce, słodycze na weekendzie. Czyli albo faworki, albo może pączki hiszpańskie, bo jest sporo pomarańczy, a te pączki są na pomarańcze, to znaczy na soku z pomarańczy, okej. Więc tak, olej dodałam, teraz dodam, gdzieś sobie kupiłam chyba pieprz ziołowy, mi się wydaje, prawda, kupiłam sobie pieprz ziołowy i biały, dobra, także pieprz ziołowy. Jak macie, to możecie dać przyprawę do ziemniaków. W sumie to i tak mi się wydaje, że w tych przyprawach to one wszystko jednakowe, co to samo dają, czy to do pieprzu ziołowego, czy do przyprawy do ziemniaków. Mi się wydaje, że jest praktycznie ten sam skład. I dam też trochę ziół prowansalskich. Jestem ciekawa, powiem Wam szczerze, czy mój tymianek, ten co w doniczce stoi na tarasie, czy przyjmie się z powrotem, czy wypuściliście, ale w tamtym roku też przestał tak na dworze i wszystko było z nim ok, więc myślę, że w tym roku będzie tak samo. I dodam trochę czego? Estragonu.
estragonu to tak może niedużo, ale ostatnio oczywiście spróbowałam ziemniaka, to nie jest tak, że ja tutaj, wiecie, nie próbuję ziemniaków, nie? Także spróbowałam ziemniaka i były bardzo dobre. Bardzo dobre były. Wymieszamy, oczywiście standardowo, jak nie jedna szafka otwarta, to druga. To już taki, wiecie, standard mój. Dobra, także trochę to przemieszam do piekarnika, tak 180 stopni i piekę. No tak z pół godziny, tak żeby się ładnie zrumieniły. Ostatnio były pieczone razem z kurczakiem i kurczak się piekł godzinę i ziemniaki też piekły się godzinę. Takie ładne były zrumienione z wierzchu. Nie, ja bardzo lubię takie, jak są zrumienione. Dzieciaczki, widzę, moje też bardzo lubią takie ziemniaczki. I ostatnio tutaj też domagały się tej potrawy, co ja tutaj ostatnio robiłam, jakoś w okresie takim letnim. Cebula, ziemniaki, o, jeszcze cebuli dodam. Cebula, ziemniaki i dodałam tam, kiełbasę i te pulpeciki, także też ostatnio takiego obiadu się domagali. Będę musiała im zrobić jakoś może w przyszłym tygodniu. Także tamten obiad też Wam oczywiście polecam. Jeszcze dodam cebulę. Wkładam do piekarnika. Cebula taka pieczona z ziemniakami jest bardzo dobra i ja właśnie zjadam tą cebulę. Także jeszcze tylko cebula i do piekarnika. I tak, jarzynka to jednak nie będzie ani kiszona kapusta, ani pekińska kapusta, tylko to będą buraki. I tutaj też wiele razy pytałyście się mnie, jak ja robię takie buraki na ciepło, więc stwierdziłam, że Wam pokażę. Oczywiście burak ugotowany, starty na tarce jarzynowej, czyli to wiadome. Tutaj dodałam sobie trochę też oleju rzepakowego, bo jednak musi mieć się na czym podsmażyć. I najpierw go troszeczkę tutaj tak podsmażam. Patelnia oczywiście jeszcze nie jest gorąca, bo dopiero włączyłam kuchnię. I dodaję, nie będziecie widzieć, bo łyżka przeszkadza, trochę soli. Tak, myślę, że to jest taka pół łyżeczki normalnej, więc no jeszcze tak troszeczkę mniej, no z 1/4 łyżeczki. Tutaj cukier. Cukru dam około pół łyżeczki, no dobra, troszeczkę więcej, 1 łyżeczkę wsypujemy. Troszeczkę pieprzu, ale pieprzu to tak dosłownie na koniuszek łyżeczki. Oczywiście to jest wszystko do spróbowania. To nie jest tak, że tutaj ja coś robię nie próbując, ale takie buraczki to u nas się robi już od lat. Mama takie robiła i w naszej rodzinie to już takie są. Na ciepło, ja bardzo lubię. Wszystko to podgrzewam, żeby się przyprawy rozpuściły. Na sam koniec dodaję albo trochę kwasku cytrynowego, a jak mam, to dodaję sok z cytryny. Tego soku z cytryny też tak z pół łyżeczki, parę kropli, oczywiście no, do smaku. Także to wszystko musimy smakować, bo to tak, żeby nie było ani kwaśne, ani słone, ani słodkie, to musicie sobie sami taki smak wypośrodkować. To jest, ja wiem, że to jest bardzo trudno wypośrodkować taki smak, no bo każdy tam jakoś robi pod siebie, ale tutaj zawsze mnie pytacie, jak ja robię swoje buraki na ciepło, więc chciałam Wam pokazać i później na sam koniec do tego dodam jeszcze tak troszkę śmietany z pół łyżki, ale to dosłownie troszkę, bo ja nie lubię, jak te buraki są białe, czyli bardzo śmietanowe. Ja lubię, buraki mają być burakami, czyli mają być czerwone. Tak samo jak i zupy burakowej. Nie lubię, jak jest mocno, dużo śmietany, no bo to już taka jest, wiecie, bardziej bym powiedziała śmietanowa, aniżeli burakowa. I ja tak z każdą jedną zupą mam. Im mniej tej śmietany mi się wydaje, tym lepiej. Także ja to teraz podgrzeję, rozpuści mi się, spróbuję i dodam zaraz resztę składników. Ok. Buraki trochę się podsmażyły, przyprawy się rozpuściły. Dosypałem troszkę cukru, bo mi się wydawało, że są za bardzo takie słono-pikantne, więc dosypałam trochę cukru, a teraz dodaję 1 łyżeczkę soku z cytryny.
Zaraz zobaczę, czy będzie wystarczająco. Jeżeli używacie kwasku cytrynowego, no to też tak wiecie, z wyczuciem. No bo kwasku cytrynowego raczej łyżeczki to nie dacie, prawda? Tylko jakbym dała na koniuszek i też bym właśnie spróbowała, czy nie są znowu za kwaśne. Także to trzeba wszystko sobie tutaj wysmakować, wypośrodkować. Trochę mało. Trochę mało, więc jeszcze drugą łyżeczkę. I chyba to wszystko, co tu już mam, to też wycisnę. O. Ok. Teraz myślę, że będą już dobre. Jeszcze tylko trochę śmietany. I buraki będą idealne. Jedną taką łyżeczkę od herbaty na taką ilość buraków mi się wydaje, że będzie wystarczające. Zamieszam. Podgrzeją się tutaj jeszcze. Wszystkie składniki się połączą i będą idealne. Także ziemniaki się upieką, buraki zrobione. Zaraz wstawię rybę do piekarnika. To znaczy tak, dzieciaki mają paluszki rybne, a ja sobie jeszcze tutaj wyciągnęłam łososia z zamrażarki i zamierzam upiec sobie łososia. I zrobię sobie te same warzywa, co wczoraj robiłam na moją obiado-kolację. Także ja zaraz zabieram się też za robienie mojego tutaj warzywka. Bardzo mi to smakowało i Wam również polecam. Obiadek gotowy. Ziemniaczki pieczone z cebulką. Tutaj ryba. To musicie sobie otworzyć i spróbować, bo muszę Wam powiedzieć, pyszota nieziemska. I buraczki. Także oczywiście, jeżeli coś jecie, to życzę Wam smacznego. I witajcie znowu z łazienki. Nie, nie, już nic nie będziemy sprzątać, nic nie będę. To znaczy jedną rzecz Wam pokażę, a w sumie przypomnę może bardziej, bo właśnie tutaj będę się już zmywać. Mamy już godzinę, powiem Wam, gdzieś po 20:00. Także my już po obiedzie, po obiadokolacji można powiedzieć, bo już raczej tam jak dzieciaki chcą jakąś sobie kanapkę zrobić, to ewentualnie sobie jeszcze, wiecie, zrobią kanapkę i raczej tyle. Także już jak jemy o tej 17:00, no to ja już na pewno nie jem nic, no bo to już i tak wiecie, 17:00 godzina, więc kolację to tak do 18:00 powinno się jeść, chyba wtedy się jest takim, wiecie, najzdrowszym. A jak tam dzieciaki sobie chcą jeszcze coś zjeść, jakąś, nie wiem, kanapkę czy coś innego, no to wiadomo, że albo ja im zrobię, albo już sami sobie zrobią, bo kanapka to nie jest wielka filozofia, żeby sobie zrobić. Więc to tyle. Właśnie przyszło powiadomienie, że jakieś śnieżyce atakują Polskę. U nas też tak a propos, widzę właśnie przez okno, bo wyglądałam, że coś pada. Nie są to jakieś mocne, grube płaty, ale tak na latarni widzę, że się coś tam odbija, coś śnieży. Więc to. I tutaj nie wiem, czy, bo czytałam taki artykuł, parę, nie, wczoraj może. Nie wiem, czy u Was już chodzą te kontrole, takie, co tam wyczytałam, że mają chodzić jakieś kontrole w sprawie tych abonamentów, także to miałam się właśnie Was zapytać o to. Bo ciekawa jestem, czy to prawda, że oni już chodzą. No u nas jeszcze tam nikogo nie było, no ale to nie wiem, czy to jakoś regionami, obszarami chodzą. Także jeżeli możecie napisać właśnie, czy u Was już takie coś było, takie kontrole w sprawie tych abonamentów RTV. No i jak to jest w razie czego, jak tam nie wpuścicie takiej osoby. Także no to jestem ciekawa. I dzisiaj muszę Wam powiedzieć też właśnie tak, tak siadłam do montowania filmiku, a ja jak siadam do montowania filmiku, no to wiadomo, włączam komputer, patrzę co na kanale się dzieje, patrzę informacje, wtedy sobie czytam, no i tak sobie szłam tymi informacjami, szłam. I tutaj, nie wiem czy to teraz dopiero to wyszło, czy już jakiś czas temu wyszło, no bynajmniej ja taką informację przeczytałam dzisiaj,
I muszę Wam powiedzieć, że to chyba mi wieczór zrobiło, albo nawet i cały weekend będę chodzić i się śmiać, bo tutaj Szwedzi wymyślili, nie wiem, może Wy już wiecie o tym, bo na przykład moim siostrom pisałam właśnie, czy wiedzą, także jedna napisała, że słyszała. Także nie wiem, czy to dzisiaj wyszło, czy to kiedy już wyszło, ale tutaj Szwedzi wymyślili nową dyscyplinę sportu, czyli i przez X, nie? Tak dalej. Nie będę głośno tego mówić, bo tutaj ja wiem, że z Wami oglądają też i małe dzieci filmiki, bo też właśnie piszecie, że oglądają, że lubią Antosia i w ogóle. Także no głośno tego nie będę mówić, no ale można się chyba domyśleć, składa się tylko z trzech liter, z czego pierwsza jest na S. I no ja nie wiem, co te ludzie już nie nawymyślają i powiem Wam, że odkąd przeczytałam tą informację, no to chodzę i śmieję się jak głupi do sera. Bo nie mogłam uwierzyć w to, co przeczytałam. Ja jestem ciekawa, kto będzie brał w tych dyscyplinach udział na tych igrzyskach sportowych. No tak na marginesie jeszcze. No i tyle, także posprzątany jest dom. No wiadomo, podłogi na dole, czy to nawet tutaj w łazience, jak to po kąpaniu się nachlapie, no to wiadomo, że się ściera na bieżąco, nie? Tak samo i na dole to też ścieram tą podłogę codziennie. Jest tak, to zrobione, filmik poskładany. Tutaj właśnie brakuje mi zakończenia do dzisiejszego filmiku. W ogóle tak wczoraj, tak składałam ten wczorajszy filmik i tak sama stwierdziłam, że u mnie na tym kanale to się nic nie robi, tylko się je. To znaczy nie tylko na kanale, tylko ogólnie w domu. U mnie właśnie się piecze, gotuje, smaży, nawet sama właśnie w tym tygodniu zauważyłam, że jak tak dzieciaki siedzą w domu cały Boży dzień i on tak szukają tych słodyczy, no i ja tak właśnie sama wymyślam dla nich te słodycze. Powiem Wam, że nawet dzisiaj miałam zrobić jeszcze sobie pudding chia, ale stwierdziłam, że już mi się nie chce, już nie mam ochoty, przyszłam właśnie tutaj zmyć z siebie to wszystko. Tak a propos Meluśki, to oczywiście, że Meluśka gdzie jest, no z pancią w łazience, jest z pancią w łazience. Także jak kiedyś dzieci przychodziły do łazienki, wiadomo, no to teraz Meluśka przychodzi, także ona musi być ze mną wszędzie. Wszędzie za mną łazi. Także miałam zrobić sobie dzisiaj pudding czyja, bo też za mną chodzi, ale stwierdziłam, że dzisiaj już nie będę robiła. Już wczoraj było to ciasto. Znaczy, chodzi mi o kanał, nie? O kanał ciasto, a to danie. Dzisiaj też było gotowanie, także stwierdziłam, że dzisiaj nie będę jednak sobie robiła tego puddingu chia. Zrobię sobie innego dnia ten pudding chia. No dobra, także to chyba tyle. Tutaj chciałam Wam przypomnieć, bo tu już będziecie oglądać ten filmik z samego rana, więc Wam przypominam o tym urządzonku. Jeszcze macie czas tam wpisać, gdzie co trzeba, pod którym filmikiem, bo wieczorem będzie losowanie. No i Wam obiecałam, że będzie 23, czyli zaraz po Dniu Dziadka. No i muszę dotrzymać słowa i tak opublikować właśnie w poniedziałek wyniki, prawda? No, także pamiętajcie, idźcie, wpiszcie się tam, gdzie trzeba. Może nie, żeście nie oglądali wszystkich filmików, to zapraszam do nadrobienia. Przy okazji poszukacie sobie, gdzie co jest. Dlatego tutaj sobie przyszłam się z Wami tutaj pożegnać. Ja będę zaraz i tak tego używać. Na razie używam, tak powiem Wam, co 3 dni. No bo nie wiem, czy to można częściej używać, czy nie. Tam nic nie mogę wyczytać, więc ja używam na razie tak co 3 dzień. No wiadomo, bo żeby ta skóra też za bardzo nie ucierpiała, nie wiem. Może to właśnie od tego urządzenia zauważyłem, że mam jakieś takie, wiecie, trochę tutaj jakieś wypryski na czole. Tutaj też zauważyłam jakieś takie wypryski, a powiem Wam, że tego wcześniej nie miałam. A tak jak Wam wspominałam wcześniej, to ja nic nowego nie wprowadziłam do mojej tutaj, wiecie, diety, do mojego żywienia. Wręcz przeciwnie, wyprowadziłam bułki i chleb. Tak jak zauważyliście, chwilowo nie jem ani chleba, ani bułek. A no to raczej mi się wydaje, że nie po tym wyskoczyły te wypryski, dlatego ja szczoteczki używam tak co 3 dni. Ale jest naprawdę bardzo fajna, bardzo ładnie doczyszcza buzię po makijażu tutaj całodziennym. Nic się, oprócz tych, no może się twarz musi przystosować, poza tym nic innego nie zauważyłam.
oprócz właśnie tych krostek, ale to, tak jak mówię, może musi się twarz przyzwyczaić do tego, no, że jest tak inaczej trochę zmywana. Także o tym chciałam Wam przypomnieć. No oczywiście, jeżeli macie ochotę zakupić sobie taką szczoteczkę, są też inne, tańsze trochę wersje, to oczywiście zapraszam Was do linku, do sklepu Garrett. Kod cały czas działa, jest to rodzinka 20. No i pamiętajcie, żeby wpisać co gdzie trzeba. Także wieczorem będzie losowanie i zobaczymy, do kogo teraz pojedzie nagroda. No dobra, także teraz to już wszystko. Oczywiście jak Wam się podobał, to zostawcie tego kciuka w górę, będzie mi bardzo miło. A dzisiaj to już wszystko. Oczywiście bardzo Wam dziękuję za to, że tutaj ze mną jesteście, że oglądacie, że komentujecie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę Wam oczywiście cudownej niedzieli, takiej rodzinnej, leniwej, relaksującej się, albo wiecie co, spędźcie tą niedzielę tak jak najlepiej lubicie, jak lubicie tak intensywnie, to spędźcie ją intensywnie, jak lubicie leżeć na kanapie albo na fotelu, to też leźcie na kanapie. Także spędźcie niedzielę tak, jak macie na to ochotę. No i zobaczenia, do zobaczenia w kolejnym vlogusiu. Pa!